24 pytania. Rozmowa poranka. Dorota Kania, witam Państwa ponownie, a naszym kolejnym gościem jest profesor Karol Karski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Panią redaktor, witam serdecznie wszystkich Państwa. Panie profesorze, sporo w tej chwili jest publikacji i komentarzy na temat stosunku Polski, Unii Europejskiej do Polski i Węgier. W rozmowie z telewizją Polsat Vera Jurowa powiedziała: analizujemy sytuację w innych krajach, w Polsce, aby uruchomić taką procedurę, jaką dziś wobec Węgier w przypadku Polski nie mieliśmy wstrząsających dowodów na występowanie korupcji, konfliktu interesów i tego typu oszustw nieściganych przez prokuraturę, a to jest głównym celem tych przepisów. Chodzi oczywiście o zablokowanie środków finansowych dla Węgier. Mamy do czynienia z sytuacją, w której ta decyzja w stosunku do Węgier była oczekiwana od wielu miesięcy. To nie znaczy, że była ona właściwa czy była pożądana, ale wiadomo było, że ona zapadnie. Także Węgrzy byli na nią przygotowani. Komisarz węgierski głosował za, w ogóle kolegium komisarzy jednomyślnie podjęło tę decyzję. To jest dopiero wniosek do Rady Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że mówimy tutaj o procedurach praworządnościowych rozumianych w ten sposób, że chodzi o to, aby nie było korupcji, aby pieniądze były wydawane w sposób prawidłowy. Tego typu rozumienia korupcji nawet Węgry do tej pory nie kwestionowały. Tutaj ze strony Komisji Europejskiej mamy do czynienia z takim pewnym, takim działaniem podjętym w niewłaściwy sposób, w niewłaściwym momencie. Teraz mamy do czynienia z kolejnymi kryzysami wstrząsającymi Unią Europejską. Jest wojna na Ukrainie. Powinniśmy budować jedność, a nie wpędzać Węgry w ręce Putina. I tego typu działania, jak właśnie ze strony Komisji Europejskiej, nie budują tej jedności. Teraz powinniśmy poszukiwać tego, co łączy, a nie co dzieli, tym bardziej, że przed Radą Unii Europejskiej szereg jednomyślnych decyzji, za którymi także muszą się zgodzić Węgrzy. Może to jest jakiś środek nacisku na Węgry, ale byłby to środek nieadekwatny, niepotrzebny. I to oczywiście Polska nie ma tego typu problemów, nie ma tego typu zarzutów, tak bym powiedział, jak są sformułowane w stosunku do Węgier. Ale popatrzmy, że to by wiele nie zmieniało, ale by pokazywało na jakiś inny klimat sprawy. Kolegium komisarzy zbierało się w niedzielę. Dlaczego się zbierało w niedzielę? Bo pani von der Leyen jechała na pogrzeb królowej Elżbiety, zresztą nie będąc głową Unii Europejskiej, nie będąc odpowiednikiem prezydenta, tam pan Charles Michel jako przewodniczący Rady Europejskiej pełni funkcje reprezentacyjne, ale pani von der Leyen musiała również zaznaczyć, że istnieje. Potem stamtąd jedzie na szczyt Organizacji Narodów Zjednoczonych, tam też musi zaznaczyć, czy istnieje. To by nie zmieniało, ale można było chociażby tydzień poczekać i w normalnym trybie tego typu decyzje procedować. To pokazuje na jakąś nadzwyczajną sytuację. Budzi takie skojarzenie, ktoś pani Jurowej kazał to zrobić. Jeśli kolegium komisarzy zwoływane jest, nie wiem, w dniu wolnym od pracy w niedzielę i nie może to poczekać. Kto może pani Jurowej kazać? Wiadomo, że rząd państwa, z którego ona sama pochodzi. Ja mówię o pani von der Leyen, nie pani Jurowej. A o pani Jurowej, która się wypowiadała w mediach, te procedury są procedurami ogólnymi. To akurat nic nadzwyczajnego, że urzędnicy Komisji Europejskiej, których jest multum,
wykonują jakieś prace, no i przyglądają się wszystkiemu, co się dzieje w Unii. No dobrze by było, jakby się zajęli rzeczami, które są potrzebne do rozwiązywania problemów unijnych. Przypomnę, ciągle jesteśmy w kolejnych kryzysach. Szkoda, panie profesorze, że urzędnicy unijni nie zajęli się szeroko opisywaną korupcją przez francuski dziennik, bo ta sprawa zupełnie została zamieciona pod dywan. A publikacje były wstrząsające, to przypomnijmy. Oczywiście, tu chodziło o sytuację, która ma miejsce w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zresztą to też trzeba pamiętać, że poszczególni członkowie Kolegium Komisarzy są dotknięci różnego rodzaju skazami czy potencjalnymi skazami w tym zakresie. Sama pani przewodnicząca von der Leyen była bohaterką potężnego skandalu korupcyjnego w Niemczech jako minister obrony, przypomnijmy. Była podejrzewana o zlecanie pewnych kontraktów w firmie, w której byli zatrudnieni członkowie jej rodziny. No, dziwnym trafem, gdy poproszono ją o telefon w celu przejrzenia połączeń, okazało się, że właśnie został wyczyszczony służbowy, gdy poproszono o drugi prywatny. Też dziwnym trafem akurat został wyczyszczony. I sprawa w jakiś sposób się rozmyła. Natomiast może właśnie z tego powodu, mając jakieś tutaj z tyłu głowy chęci działania w sferze, która nie jest, w którą kiedyś sama była wciągnięta słusznie, bądź niesłusznie, tego dzisiaj już nie sprawdzimy, powodują chęć udowodnienia, wykazania się tym, że ona z takimi zjawiskami walczy. I to są informacje, które były szeroko opisywane, tak w prasie niemieckiej, jak i tutaj w dziennikach europejskich, w Politico. To jest zjawisko, które po prostu sytuacja, która była szeroko opisywana właśnie wtedy, kiedy pani von der Leyen była powoływana na swój urząd. I również niepokojące są sygnały dobiegające z Unii Europejskiej o to kontaktach wysoko postawionych polityków unijnych z GRU, z Rosją, z wpływowymi ludźmi Putina. Ten temat w ogóle również nie jest szeroko nagłaśniany. Wiele tematów nie jest szeroko nagłośnianych. Znaczy, pamiętajmy, że Komisja Europejska nie ma żadnych słynek kontrwywiadowczych. To nie jest rząd państwa, to jest organizacja międzynarodowa. Organizacja, która ma poważne kompetencje, a jednocześnie, która w ogóle nie jest zabezpieczana kontrwywiadowczo przez... Przez nikogo właściwie. Przez nikogo. No i mamy do czynienia z działaniami, które... W normalnej sytuacji byśmy ocenili jako promowanie na przykład interesów państwa trzeciego, pozaunijnego, na przykład Federacji Rosyjskiej. I kto teraz to ma ocenić? Co się wydarzyło? Czy nie ma tu jakichś powiązań niedopuszczalnych? Ten mechanizm jest dosyć szczególny. Z jednej strony komisja jakby uzurpuje sobie kompetencje zastrzeżone do państwa, jednocześnie nie ma możliwości jakiegokolwiek działania, które zabezpieczyłoby interesy Unii i państw członkowskich w tym zakresie. Cóż, no wiadomo, że Rosja posiada swoją agenturę, że Rosja przez wiele lat wydała potężne pieniądze na utrzymanie tej agentury, na formowanie różnego rodzaju działań, programów zachęcających jakby do współpracy z nią. I dzisiaj no, możemy się oczywiście domyślać, no, nikt nie będzie głośno wypowiadał nazwisk, które w tym momencie czasem się nasuwają, no ale nikt tego nie jest władny zbadać. Nawet gdyby jakieś państwo członkowskie podejmowało tego typu działania, no to byłoby to działanie no,
zabronione przez prawo unijne. Panie profesorze, musimy powoli kończyć. Zostało nam 2 minuty do końca naszej rozmowy. Ja chciałam zapytać o Nord Stream 1, ponieważ niemieccy nabywcy na krótko zarezerwowali przepustowość do odbioru rosyjskiego gazu. Stało się to dokładnie wczoraj. Niemiecki operator sieci zapewnia, że gaz nie popłynie, ale część Europy i Ukraina i Polska z niepokojem patrzy na te ruchy. Czy jaką mamy pewność, że nie zostanie uruchomiony Nord Stream 2? No, mamy do czynienia z sytuacją, w której państwo niemieckie jako całość po raz kolejny doprowadza Europę i świat do poważnych problemów. No to jesteśmy nauczeni jakby historycznie, że wtedy, kiedy następuje zbliżenie Niemiec i Rosji, wtedy są problemy, wtedy są wojny, kryzysy. I no niestety taka jest historia. Widać, że Niemcy nie wyciągnęli z tego żadnej nauki. I przecież ten wojna na Ukrainie, obecny kryzys energetyczny, to są bezpośrednie skutki właśnie szaleńczych planów niemiecko-rosyjskich, które miały na celu przejęcie europejskich rynków energetycznych, gdzie Rosja miała zarabiać na dostawach gazu, a Niemcy na jego redystrybucji do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. No widać, ktoś tutaj uważa, że te plany jeszcze dalej można realizować. No, no cóż, no po raz kolejny wypada powtórzyć, że nie ma sobie co mydlić oczu Węgrami, najbardziej prorosyjskim państwem w Unii Europejskiej są Niemcy. To Niemcom powinny się przyglądać instytucje unijne, to tu powinny być rozważane sankcje wobec tego państwa. Natomiast system instytucjonalny unijny jest tak skonstruowany, no, że podjęcie wbrew temu państwu jakiejkolwiek decyzji jest niemożliwe. No, Unia Europejska nie jest nawet federacją żadną, gdyby ktoś chciał. Jest tworem, jest organizacją międzynarodową podporządkowaną Niemcom i jeśli Niemcy szkodzą Unii Europejskiej, to nie ma żadnych mechanizmów ich ukarania, nie ma żadnych mechanizmów doprowadzenia do stanu zgodności z prawem unijnym, nie ma żadnych mechanizmów doprowadzenia realnych do takiego stanu, aby Niemcy działały na rzecz Unii, a i tutaj nie musimy postawić kropkę. Kiedy podejmują tego typu działania. No, no niestety to nie jest Unia Równorzędnych Państw, to nie jest organizacja międzynarodowa klasyczna, gdzie każde państwo jest równe. Musimy powoli podporządkowywać sobie inne. Zakończyć, panie profesorze, ponieważ kolejna rozmowa przed nami. Bardzo dziękuję państwu i moim gościem był pan profesor Karol Karski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.